Choć wydaje się, że bardziej praktycznymi prezentami byłyby pieluchy, jakieś śpioszki, czy może nawet jakaś zabawka dla Małego Jezusa, to doskonale wiemy, że te trzy dary, które przynieśli królowie, mają wymiar symboliczny, a przez tą symbolikę wymiar również ponadczasowy. Ci prowadzeni przez gwiazdę królowie czy magowie, Przychodzący ze wschodu do Betlejem wchodzą do domu, gdzie przebywa dziewica Maryja z Józefem i z dzieciątkiem, i oni otwierają te swoje skarby, by ofiarować te trzy prezenty: złoto, kadzidło i mirrę, którymi wyznają prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka i prawdziwego króla. To są te dary, których Kościół nie przestaje ofiarować Bogu, swemu zbawicielowi. Ofiaruje kadzidło. Kiedy wyznaje i wierzy w niego jako w prawdziwego pana, stworzyciela wszechświata. Ofiaruje mirrę, kiedy twierdzi, że przyjął nasze ciało, w którym zechciał cierpieć i umrzeć dla naszego zbawienia. I w końcu ofiaruje złoto, kiedy nie waha się głosić, że króluje wiecznie z Ojcem i Duchem Świętym. To są te. Trzy dary, które w ten dzień dzisiejszy, w to święto ofiarowania, czyli objawienia, czy to święto Epifanii, wspominamy. Ta właśnie Epifania jest tą publiczną manifestacją zbawienia przyniesionego przez Jezusa króla wszystkich ludów. Ewangelista Mateusz wzbogaca to opowiadanie biblijne o pewne elementy zaczerpnięte z historii. Ale korzysta też ze starotestamentalnych tekstów, tak jak z Izajasza 60 rozdziału, który czytamy w pierwszym czytaniu, czy nawiązuje do księgi liczb, pierwszej księgi królewskiej, czy do proroka Micheasza. Powiada w nim o nadzwyczajnym objawieniu prowadzącym mędrców do odnalezienia żydowskiego króla, będącego królem, my już to wiemy, wszystkich ludzi. Sami mędrcowie. W V wieku zostali określeni na podstawie ilości złożonych darów, że jest ich trzech, ósmy wiek przynosi ich imiona: Melchior, Kacper i Baltazar. Co ważne dla Mateusza ci mędrcy uobecniają pierwszych pogan, którzy wychwalają godność Jezusa, główną postać Ewangelii, to oni szukają Jezusa. To pytanie z Ewangelii, gdzie jest nowonarodzony król żydowski, i kiedy go odnaleźli, Rozpoznają w nim Mesjasza. To rozpoznanie Mesjasza wyrażone jest poprzez ten pokłon. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. Dostrzegają jego ubóstwo i prostotę, no, stąd właśnie te, te dary, które mu ofiarują. Przeciwieństwem ich postawy jest zachowanie Heroda i całej Jerozolimy. Oni się przestraszyli tej nowiny o narodzeniu Mesjasza i szukali sposobu, aby go zgładzić. To dziecie narodzone w Betlejem jest osobą przynoszącą dobrą nowinę. Mimo tego przyjmuje ono twarz uciekiniera, staje bowiem się zmuszone do ucieczki do Egiptu. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że Nowonarodzony to Mesjasz poszukiwany i odrzucony, a jego tronem będzie Krzyż. Jezus jest więc znakiem sprzeciwu. Przez swój lud został skazany na banicję, zepchnięty na margines, natomiast przez obcych, przez pogan, jest poszukiwany z nadzieją. Taki paradoks, który będzie potem się powtarzał przez całą Ewangelię. I tak oto nowym Syjonem, miastem wszystkich ludzi, stało się Betlejem, a Jerozolima zostaje odrzucona. Nowy lud Boży, dziedzic dawnych obietnic, staje się kontynuatorem tego, co dawne. Na to, co ważne, lud ten tworzą wszyscy. Wszyscy, którzy szukają Jezusa dzięki tej swojej wewnętrznej dyspozycji i uznają w nim gwiazdę poranną, jak mówi w drugim liście święty Piotr. To spotkanie z Chrystusem jednych wystraszyło, innych przemieniło. To, co jest ciekawe, i to, co jest ważne, i to, co jest znamienne, to końcówka tej dzisiejszej Ewangelii, że ci królowie, otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. To spotkanie z Chrystusem zawsze ma nas nawracać, sprawić, żebyśmy z tych naszych ścieżek, naszych ścieżek, wchodzili na ścieżki Boże, na drogi Boże. Czyli inną drogą wracamy, bo już jesteśmy inni. Bo odkryliśmy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Niech dzisiaj ta uroczystość Epifanii, która zbiera trzy wydarzenia w tym jednym dniu, nie tylko to spotkanie z królami czy magami w Betlejem, ale również ten pierwszy cud na weselu w Kanie Galilejskiej, to objawienie się przede wszystkim dla uczniów, ale też i wszystkich weselników, i to trzecie spotkanie na górze przemienienia, gdzie Jezus również odkrywa się, chociażby tylko przed tym. Tymi uczniami, Janem, Jakubem i Piotrem, ale poprzez ten ich zapis odkrywa się również przed nami. To wszystko to jest epifania się, objawienie się Boga, który pokazuje nam się takim, jakim jest. I teraz w naszych rękach, może nie ma już tych darów, ale w naszych rękach jest ta możliwość, jak przyjmiemy, jak zareagujemy. Czy jak królowie, którzy oddają mu pokłon, czy jak Herod i cała Jerozolima, który drży i boi się, że straci, to, co wydaje mu się najcenniejsze. Królowie na pewno zyskali pokój, zyskali tą pewność, że jest Bóg, który się narodził i który się objawił. Co więcej, jest Bóg, który z nieba stąpił, żeby na nowo do tego nieba, do Boga na wieczność już nas poprowadzić.